Najważniejsze pytanie na początek tego wywiadu. Wygramy z Krakowią, bo? Wygramy z Krakowią, bo mamy lepszy zespół i tutaj nie podlega dyskusji, że jeżeli chłopcy uwierzą w swoje umiejętności, które posiadają, to jesteśmy w stanie tutaj z Krakowią spokojnie sobie dać radę. Nie będzie to łatwe spotkanie, ale takich łatwych spotkań w lidze chyba nie ma teraz, także tutaj na pewno nastawiamy się na wielką walkę, którą podejmiemy od pierwszej do 90 minuty. Przed meczem z Legią Marcin Broniszewski mówił, że drużyna wyciągnęła wnioski z porażki z Polonią Bytom i dlatego pokona u siebie stołeczną drużynę. Czy takie wnioski wyciągnęliście już po tych przegranych meczach z Widzewem i Jagiellonią? Wyciągnęliśmy wnioski, mieliśmy analizę, może nie spotkania z Widzewem, bo tutaj nie było czasu na to, ale spotkania z Jagiellonią Białystok. Przeanalizowaliśmy, pokazaliśmy to, co nie może nam się w naszej grze przydarzyć. No, można powiedzieć, że mecz w miarę się układał tak, jakbyśmy sobie zakładali. Później trochę błędów się porobiło po stracie Kosty i tutaj na to musimy zwrócić uwagę. Na pewno ta nasza organizacja gry wyglądała już zdecydowanie lepiej w meczu z Jagiellonią, nawet niż w zwycięskim meczu z Legią. I tutaj widzę jakiś optymizm przed spotkaniem z Krakowem. Posiadacie już wiedzę na temat najbliższego rywala. Na kogo w drużynie Krakowi trzeba zwrócić szczególną uwagę? Ślusarskiego, który w dwóch kolejnych meczach strzelił bramkę, czy może jest jakiś inny zawodnik, od którego będzie zależała postawa kolejnego rywala Zagłębia? Na pewno Ślusarski jest groźnym zawodnikiem i pokazał tutaj się z dobrej strony w poprzedniej rundzie, kiedy graliśmy tutaj u siebie i był takim zawodnikiem, który po kontuzji wszedł i nieźle funkcjonował. Na pewno na niego musimy uważać. Musimy uważać tak samo na Matusiaka, który w przodzie też tam się stara psuć krew obrońcom. No i tutaj jeżeli chodzi o jeszcze jednego bocznego pomocnika, ciężko mi wymówić jego nazwisko tam, ale każdy wie, o kogo chodzi. No tutaj też zawodnik, który ma bardzo dobry dribbling. No i po prostu tutaj musimy bardzo baczną uwagę na niego zwrócić. Nie pozwolić mu jak najszybciej odcinać go od podań tam, żeby po prostu kiedy wchodzi w ten dribbling nie spowodował tego, że nasi zawodnicy zaczną mieć problemy z nim. Także musimy go odcinać od tych podań. Przed wspomnianym meczem z Legią Warszawa Marcin Broniszewski wspominał też o jakichś schematach taktycznych opracowywanych na tamto spotkanie. Czyli na mecz z Krakowią jakieś specjalne zagrywki opracowujecie teraz? Może nie specjalne, ale na pewno jakiś tam plan gry będziemy układali. Analizując Krakowie, wiemy, gdzie są mocne punkty tego zespołu, wiemy, w jakich sektorach się zawodnicy poruszają i gdzie najwięcej akcji ofensywnych zawiązują, więc tutaj na pewno przeanalizujemy porządnie zespół Krakowi i do tego meczu na pewno będziemy optymalnie przygotowani, jeżeli chodzi o względem taktycznym. Czy się z naszej strony nie ma się spodziewać jakichś nowinek, jeżeli chodzi o naszą grę? No, mamy jakiś tam styl pracy, system gry wypracowany i tutaj raczej będziemy się go trzymali. No, kwestią pozostaje tylko dyspozycja zawodników w danym dniu. Ja wierzę w to, że będziemy dobrze do tego meczu przygotowani i każdy z zawodników też czuje to na sobie, że no nie układa nam się w tej rundzie ta nasza gra, w szczególności wyniki, tak jakbyśmy sobie tego życzyli, więc tutaj by mieć znowu spokojne 2 tygodnie pracy i przygotowanie się do kolejnego meczu, no potrzebujemy tutaj 3 punktów w tym meczu. Czy po słabym początku pasy wyszły już z tego kryzysu? W Pucharze Polski pokonały GKP Gorzów Wielkopolski, w lidze wygrały u siebie z Arką Gdynia. No ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno odpowiedzią będzie to spotkanie, które będą grali teraz z nami, czy ten kryzys mają poza sobą, czy jeszcze nie. No my tutaj raczej aż tak nie patrzymy na to, czy Krakowie jest w kryzysie, czy nie. Jest to ich sprawa. My tutaj robimy wszystko, żeby się do tego meczu optymalnie przygotować i tak jak mówiłem przed meczem z Legią, że Legia ma swoje problemy, ale my też mamy swoje problemy, więc żyjemy tylko naszymi problemami. Nie interesujemy się tym, co się dzieje w Krakowi, czym to jest spowodowane, że mają tylko tyle punktów. Tak jak mówimy, też tutaj wiele punktów żeśmy w tej rundzie nie zdobyli i mamy też swoje problemy, które tutaj no, musimy sobie z nimi radzić. No i radzimy sobie. Czy Zagłębie potrzebuje specjalnego wsparcia trybun, żeby zgarnąć ten komplet punktów w meczu z Krakowią? Potrzebujemy ich wsparcia. Ja w to wierzę, że tutaj kibice nie zapomną o nas, że mimo iż nie są zadowoleni z naszej postawy, to ten doping będzie głośny i no, jeżeli możemy prosić kibiców o taki kulturalny i naprawdę sportowy doping, to prosilibyśmy bardzo, żeby tutaj nas cały czas dopingowali i nawet w tych trudnych chwilach, kiedy będziemy na pewno je na boisku przeżywali, żeby nie zabrakło dopingu z ich gardeł i my tutaj będziemy się starali odwdzięczyć dobrą postawą, dobrą grą, a w szczególności skuteczną grą.